Dzień dobry. Czuję się trochę jakbym otwierał zupełnie nowy dom. Szeroko drzwi przed tymi, którzy być może po raz pierwszy na takich też liczę. Przyjdą i zobaczą, co też gospodarz ma do zaoferowania. Pracuję w mediach od prawie 30 lat, robiąc różne rzeczy. Zaczynając w miejscu, do którego mam wrażenie, teraz będę powolutku wracał. Zaczęło się w radiu, w Sudety potem było Radio Wrocław. Program Trzeci Polskiego Radia, Radio Z, TVN24, TVN, później online i dziś tak naprawdę radio, telewizja i internet są w jednym miejscu. Chciałbym serdecznie, żebyście wpadli na Voice House, na to miejsce, w którym jesteście, ale wpadali częściej. Korzystali z tej e, wiedzy Moich gości, mojej, mojego doświadczenia w jakimś sensie także. Rozgościli się i posłuchali rzeczy, które są dobre, które są profesjonalnie przygotowane, rzeczy, które są świetnie przygotowane pod tym kątem, który dziś wydaje mi się jest najtrudniejszy. Dać kontekst, żeby widz, słuchacz, czytelnik zrozumiał, o czym mówią. Szybsze media. Chciałbym, i to jest rzeczywiście domena tego, co będziecie mieli dziś okazję po raz pierwszy w całości usłyszeć, już bez żadnego obrazu domena spotkań, które mają czas, żeby wybrzmiały. Czas na to, żeby usiąść i dać sobie godzinę na rozmowę, choć ta godzina tak naprawdę jest czasem początkiem. Dłuższej rozmowy, czasem jej końcem, ale jednocześnie nie jest biegiem, nie jest pośpiechem, nie jest 140 czy nie jest to nieco dłuższa twitterowa treść. I na to czekałem, na to liczyłem, i dzisiaj mam wrażenie, że nadszedł najlepszy czas na to, żeby Was zaprosić do tego świata, który będzie nazywał się Voice House. W innej części tej strony w zakładce O Networku opowiadam o tym, co stoi za tym pomysłem i co chciałbym, żeby za tym pomysłem stało i było udziałem innych autorów, innych twórców Marek ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i mają społeczność, która wierze podobnie jak wy, przyjmie to, co dla was przygotowujemy w każdej możliwej postaci. I tam o tym opowiem. Tu chciałbym, żebyście mogli skupić się na jednej najważniejszej rzeczy. Włączyli moją rozmowę z Tomkiem Sekielskim, redaktorem Tomaszem Sekielskim i się w nią zasłuchali. Mamy prawie 56 minut na to, żeby porozmawiać sobie o życiu. Kiedy Tomek napisał z przyjemnością Dam się zaprosić, usiądę i pogadajmy o życiu. To była to odpowiedź na prośbę o rozmowę, która nie będzie dotyczyła polityki. Zdrowia? Zdecydowanie tak. Ale nie wiedziałem, bo Tomek też o tym szczerze, tak szczerze jak w tej rozmowie, mam wrażenie, nigdy do tej pory nie mówił, co tak naprawdę za jego problemami zdrowotnymi i decyzją o operacji stoi. Usiadło dwóch facetów po przejściach z przeszłością. I rozmawiało sobie o tym, ile w nas facetach jest wstydu przed tym, żeby spróbować odważyć się pójść na operację, która może uratować nam życie. W przypadku Tomka było to dosłowne. Ale także porozmawiać sobie o tym, dlaczego czasami udajemy większych chojraków niż jesteśmy. Dlaczego wstydzimy się siebie, dlaczego wstydzimy się swojego ciała, dlaczego udajemy, że mamy więcej odwagi, więcej siły i zdecydowanie mniej wstydu niż mamy. Chciałbym, żeby to był też taki moment, w którym być może... Szczerze, zaczniemy ze sobą rozmawiać częściej i dłużej. Kiedy myślałem sobie o Voice House, marzył mi się taki czas, który kiedyś słyszałem, że jest. Kiedy rozmawiałem z Ewą Ewart, swego czasu jeszcze w TVN24, Ewa odpowiadając na moje pytanie, co u niej słychać, mówi Wiesz, przygotowuję dla BBC dokument. Za dwa lata będzie jego premiera. A ja w tym czasie kończyłem czterogodzinną audycję z cudownymi widzami, z fantastycznymi gośćmi, w cudownym miejscu pracy, najlepszym warsztatowo, jakie można sobie tylko telewizyjnie wyobrazić, w tej części Europy, czy w tej części świata. I wiedziałem, że rozmawiałem z kilkudziesięcioma gośćmi, omówiłem pewnie setki przeróżnych wątków, ale bardzo czasami, z uwagi na czas i możliwości, płytko się po nich prześlizgiwałem. Dziś chciałbym mieć czas na to, żeby tu, na Voice House, Siadać z moimi gośćmi w specjalnym studiu, które już niedługo wam pokażę, i rozmawiać. Mieć czas także na pauzę. Teraz zrobiłem to aktorsko, ale wierzę, że będziemy mieli na to czas, żeby doprowadzić do sytuacji, w której i gość będzie miał chwilę, żeby się otworzyć, i wy będziecie mieli. Chwilę, żeby posłuchać w każdym możliwym miejscu. Bo tak jak jest Voice House zbudowany, to jest przestrzeń, do której chciałbym, żebyście zaglądali najczęściej jak się da, żebyście mówili o niej znajomym i żebyście zapraszali po treść, jakość i czas. Ale zdaję sobie sprawę, że online ma dzisiaj to do siebie, że. Chcecie słuchać, chcecie oglądać i chcecie czytać tam, gdzie wam to pasuje. Więc jeżeli uznacie, że Ankor, Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast są dla Was lepsze, to śmiało używajcie Wojska do tego, żeby pójść w tamto miejsce i tam nas posłuchać. O chorobie, o odwadze, o wstydzie, o piękności człowieka, faceta w trochę inny sposób. Za chwilę porozmawiam z Tomkiem Sekielskim i serdecznie zapraszam Was do tego, żebyście tę rozmowę złapali i się nią także podzielili. To jest bardzo proste na Voice House. Dzielenie się treścią i dzielenie się audycją, dzielenie się Contentem. Ale jednocześnie mamy chwilę z Tomkiem, żeby porozmawiać o tym, jak nowe media dzisiaj wyglądają i co nowe media mogą dawać takim osobom jak on na przykład. Mogą dawać mu szansę na wyprodukowanie dokumentu o pedofilii w polskim kościele, ale mogą dawać także ogromną niezależność do tego, żeby opowiadać historie, które nie zawsze są łatwe, nie zawsze są lekkie i nie zawsze są przyjemne. To wcale nie oznacza, że na Voice House, nawet w tej naszej rozmowie z Tomkiem, nie ma uśmiechu, nie ma radości, nie ma serdeczności, ale jednak chcielibyśmy, żeby to, było miejsce i to była przestrzeń, gdzie przychodzicie po wiedzę, czasem też po rozrywkę. Ale nie wychodzicie na pewno niezależnie od treści. Zapraszam, czujcie się jak u siebie.